Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę chwycić się w końcu jakiejś roboty. Jak widzicie na Palionowie, no ja, że tak powiem, nie mam żadnej pracy tak naprawdę. No bo przydałaby się, trzeba wykonywać jakąś pracę. I ja zauważyłem ostatnio, że patrzcie, ja wam to szybko pokażę, tak tutaj się przejdę. Bo zauważyłem, że Dave, patrzcie, o, nawet jest tam. Jest, otworzył tutaj jakąś klinikę. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi, tu w ogóle jakiś banner nowy powstał. Ledwo co był mechanikiem, miał w tym samym miejscu, w którym brudnymi narzędziami operował samochody. Teraz będzie operował ludzi, to jest niemożliwy człowiek. Doktor Dave, kompleksowa obsługa, dbałość o pacjenta. Piękny asortyment. Pilne, poszukiwana pielęgniarka, wymóg ładna. No i to jest to, widzowie. Dzisiaj zatrudnimy się jako pielęgniarka, ale nie byle jaka, jako ładna pielęgniarka. Widzowie, to się dzisiaj wydarzy, mam nadzieję, że Dave mnie dzisiaj przyjmie. Ja muszę tylko sobie przygotować jedną rzecz, która będzie mi potrzebna do tego, żeby go, prawda, żeby go przekonać, żeby wybrał mnie właśnie. A mowa tutaj oczywiście, widzowie, o zielonych, tak jest. Potrzebujemy zielonych, nie wiem czy tyle. No myślę, że... Dobra, więcej raczej, no nie no. Dobra, ja po prostu, po co mi zielone? Ja chcę go po prostu przekupić, wiecie. Przyjdę, on powie, że nie, bo on chce pielęgniarkę, a ja mu powiem... Zainwestuj we mnie, uwierz we mnie, będę dobrą pielęgniarką. Nie wiem, mam nadzieję, że się na to... może nie, że nabierze, ale że mi zaufam, wiecie. W końcu się przyjaźnimy, wiecie o co chodzi. Dobra, chodzimy tu, ja jeszcze tu nigdy nie byłem, nie wiem jak to wygląda. Halo, panie doktorze! Halo! Czego widzę... ty tu? Słuchaj, ja, zanim przejdziemy do tematu, do, który chcę, czy ja mogę zadać jedno bardzo niekulturalne pytanie? No, to ostatnio ogólnie niekulturalny jesteś, więc no dawaj, zaskocz mnie. Jak to jest możliwe, że ty tutaj jeszcze dwa dni temu samochody psułeś, a teraz psujesz ludzi? No, nie psuję ludzi, tylko ich naprawiam, to po pierwsze, a po drugie... Recepcja, durne pytanie, odpuścić. No okej, okej. Trzeba zmieniać biznes, rozumiem. A co ty tutaj masz? A ty nawet zostawiłeś tutaj i co? Jak słuchaj, to, jak nie, to... nie, nie. Tym leczymy ludzi, a tym ich straszymy. Aha, okej, okej, rozumiem. No. Czekaj, czym leczycie? Tym? Tym. A jak? Tym straszymy. A co to jest strasznego? Co to jest takiego? Przepraszam bardzo, to wygląda jak okres, młotek, Pokemon. To jest młotek, a młotkiem. A tym leczycie, a co, jak to leczy? Tak. A no przykładasz do głowy i leczy no. A co ja ci będę gadał? To jest mój biznes, co cię to interesuje? Nie, rozumiem. Ja po prostu przyszedłem zobaczyć, żeby prawda wiedzieć jak wygląda sytuacja. Mogę zobaczyć salę, jak wygląda sala operacyjna. O, ale wyro. Ej, ale czy to nie jest nie w porządku, że ty będziesz za okna podglądać pacjenta? Ale słuchaj, ale pacjent to po pierwsze pacjent na to zezwala, aha, a po drugie nie twój interes. No dobra, słuchaj, ja przyszedłem, my musimy porozmawiać, proszę tu za ladę wskoczyć, nie masz tam w ogóle wejść, musisz przeskakiwać przez ladę, mega fajna recepcja. Dobra, w każdym razie ja przychodzę, ponieważ mam parę pewną propozycję, widziałem ogłoszenie, w którym okazuje się, że szukasz ładnej pielęgniarki, otóż jest. No ja nie będę z tobą biznesu robić, typie, ty mnie obrażasz, kurde, wczoraj, ale, a teraz ale te, obiecuję, spadaj stąd. Ale słuchaj, jak to się mówi, nie sra się do własnego gniazda, jak mnie zatrudnisz, przestanę obrażać to miejsce. Ale spadaj, wczoraj żeś mnie, kurde, naubliżał, ale, na tych wózkach jeździliśmy, ja a dzisiaj wielki kolega, ta? Ja się wypad, nadam. Kurde, nic się nie będzie, zresztą nie jesteś kobietą, ja ładnej recepcjonistki szukam. Zrobię wszystko, żeby być ładną pielęgniarką. Obiecuję. Ale ty nic nie zrobisz, bo jesteś facetem, babą się nie staniesz, rozumiesz, a po drugie... Ale dam z siebie wszystko. No ale co mi, słuchaj, z tego? Ja chcę mam kobietę porządny tutaj. Argument. No jaki? Zielone. No ale to co nie mi z nie oszukujmy się, lubisz pieniążki. No jak każdy, ale nie wiem co to ma do rzeczy. Słuchaj. Zapłacę, żebyś mnie zatrudnił. No jesteś głupi, jaki masz w tym interes? No ja po prostu chcę, wiesz, po prostu chcę. Po prostu czuję powołanie, czuję, po prostu dzisiaj wstałem, mówię, Boże... Czujesz powołanie. Tak, dobrze, że powołania nie czułeś, jak żeś mnie obrażał 1000 razy. Wtedy czułem do tego właśnie powołanie. Dziś się z moje powołanie zmieniło, już nie będę cię obrażać. To ja czuję powołanie, żeby cię odrzucić. Ale nie, ja chcę ci pomóc. Ja naprawdę dam z siebie wszystko. Ale ty mi nie pomożesz, ty nic nie umiesz, ty nie umiesz ale być pielęgniarką. Ale widziałeś? Pokaż mi skończone studia lekarskie, bo ja skończyłem. Ja skończyłem robić siebie idiotę już w tym momencie i teraz jestem gotowy zrobić siebie pielęgniarkę. No, żeby być pielęgniarką trzeba umieć się opiekować ludźmi, a ty tylko wyzywasz. Ale ja się umiem. Jesteś naczelnym bucynatorem, masz krzywę... Nie. Ta krzywa nie wzięła się znikąd. Ja się umiem zaopiekować, będę siedział tu. Przyłożył. No ale nie będziesz opiekować, bo nie umiesz. Będę przyłożył, siedział i pilnował. Nie umiesz troszczyć się o ludzi. Troszczę się, nie mów tak, ja umiem. No, nie umiesz, sprawdź, no jak? Sprawdź, ja pokażę ci, że umiem. Dobra. Panie Filipie, noga mnie boli, co proszę mam zrobić? Proszę się położyć.
Ale się nie położę, bo to za wysoko. No to proszę usiąść tutaj na tym, na o, widzi pan, no i elegancko. Panie Filipie, proszę mnie zawieźć do lekarza, bo nie mogę tam proszę, dalej siedzieć. Proszę tu poczekać, ja zajdę po lekarza. No widzisz, teraz już jest twoja rola, ja swoją wykonałem. No nie wiem, tak no to co? Było no bez ale, przekonania a co ma pielęgniarka? No, bo ty udawałeś, to nie było poważne. Ale ty udawałeś, to nie była poważna sytuacja, to co miałem teraz mówić, że o Boże, co się panu takiego stało i tak dalej, no. Tak, no to tak, widzisz, właśnie umiem. Tak. Teraz to zrobiłem. No ale to tak było nieuczciwie. No dobra, ale... Dobra, ja ale powiem zaszedł, tak. Ale zaszedłbym po ciebie, ty byś przyszedł, ty byś ci zrobił i byś i było wszystko. Dobra, ale słuchaj, ale w tym kubraku to ty nie będziesz u mnie pracować. Nie no, ja oczywiście, że... A dasz mi jakiś? No nie dam ci, sam sobie ogarnij. No dobra, sam, uszyję sobie sam. I dawaj wpisowe. No, ale no dobra, ale czekaj, ale ustalmy jedną rzecz. Co? Nie zwolnisz mnie. No zależy co zrobisz, było, no. Żeby nie było, że ci dam zielone i pierwszy dzień w robocie mi... Co ile? Ile dni? No tak ogólnie, żebym sobie popracował kapkę, nie? A nie, że ja dobra. Po prostu, wiesz. Dajesz wpisowe na okres próbny 2 dni. Ale co to za 2 dni? No to 2 dni, 2 zielone, tak? Ale chłopie, ja ci nie ufam, nie, 2 dni to tak. A poza tym, ja ci nie ufam z tego względu, że ty po prostu mnie ciągle wyzywasz i mi pewnie chcesz ten biznes od środka zrujnować. Ale jak od środka? Przecież ja będę tylko pielęgniarką, a nie chirurgiem. Nie będę ludzi no tak, katować, a co, a to pielęgniarką. Ty jesteś od tego, żeby ich psuć i naprawiać no, potem, ale tak ja jak ich będę... w zeszłym biznesie robiłeś zresztą. Ha, no człowieku, ja tutaj no zobaczę, ja tu będę genialnym lekarzem, nie ty przychodzi po prostu tutaj nie do ciebie pacjent, nie, z katarem, a ty mu tak. No, widzę, że ręka złamana. Łamana ręka i później w gips wkładana i op, widzi pan, zrosłem panu rękę. Tak jest? No, 500 zł się należy. No właśnie. Dobra, no i krótka piłka, wygląda? Dawaj tego staka za 2 dni roboty. Ale to, jak się... Nie no, 4. Staki? No dobra. Nie, 4 dni. 4 dni. No jakie też. 4 dni, człowieku? Ale stak zielonych, stary... Zrujnujesz mi biznes. Ale ty mi za 4 dni i tak wyrzucisz na pewno. Bo ty jesteś no taki. No pewnie tak, no pewnie no to tak. Co ja, no to co no ja ale za... nie, słuchaj, ale to zależy jak będziesz obowiązki no wykonywał. No dobra, ale no to 2 dni to jest za mało, żeby pokazać swoje umiejętności. No... Potrzebuję 4 dni. Nie, ja uważam, że to jest wystarczające. Ja uważam, że nawet jeden dzień jest wystarczający. Potrzebuję 4 dni. Słuchaj, to jest mój biznes, mi nie zależy. Masz 2 dni. No dobra, masz, no dobra, masz tak, wystarczy mi 2 dni, no dobra, ale gdzie jestem stał? Pod ladem spadło. Ale to dobra. poczekaj, to ja może pójdę, ogarnę sobie ciuch, nie? Uszyję sobie go. A? I powiesz, czy dasz mi jednak 4 dni, dobra? Dobra. Dobra, to idę ogarnąć ciuch, czekaj, zaraz będę. Dobra, widzowie, co ja to tu ogarnąłem za strój, to jest głowa mała. Patrzcie, jakie mam włosy, jaką ja będę pielęgniarką, pierwsza klasa w ogóle, ty. Ja myślę, że ja się zajmę pacjentem jak mało kto. Idziemy do Dave'a od razu, niech zobaczy, niech oceni. Panie Dawidku! To będzie mocne. Dobra, idziemy, zobaczymy, co on powie na ten strój. Panie Dawidzie, jestem gotowy. To ja. Boże gotowy, święty, gotowy, dziwoląg. Gotowy do pracy. Nie wiem, człowieku, ty się ogarnij. Ale miałem być pielęgniarką. Jesteś poważny, masz 22 lata, co ty kurde? Stary, za pajacerkę ustawiasz. Szukałeś ładnej pielęgniarki, no to jestem. Ale ty nie jesteś ani ładny, ani pielęgniarką, człowieku, co no ty właśnie, kurde? Właśnie pielęgniarką będę przed nią, zobaczysz, patrz, ale widzisz jakie ja mam fajne czerwone krzyże. Ale ja mam tylko perukę, dobra, co fuj. Ja to robię dla pacjentów, żeby pacjent po prostu człowieku, był... to nie jest 2010, że facet przebrany za babę to najśmieszniejszy żart, chopie. Weź to, ściągaj, bądź ale normalny. Ale ja nie mam brody. I to nie Eurowizja. Dobra, słuchaj. O Boże święty, ale... dobra, mam... No słuchaj, dobra, dwa dni, zaufaj mi, będę przednią pielęgniarką, mówię ci. Patrz, ja będę siedział tu, nie? Tu będę... Nie będziesz tam siedział, tam jest sala. Tu dobra, będziesz siedział, no tu jest twoje miejsce. I co, za ladą? Tak, w recepcji. O Boże, ale nudna robota, to ja myślę, że się zajmę pacjentem, nie? No ale no dobra, zajmiesz to się, jak będzie tego chciał, no. Ja wiesz, ja będę tu wystawiał recepty, nie? No tak, a ja jako doktor siedzę sobie tam. I będę mówić tak, panie doktorze. Tak, musisz zawsze wiedzieć. Panie doktorze! No to wtedy tak ja będę, mówię, to tak będę. Słucham! No tak będę, no i ale myślę, że będę przednią pielęgniarką, nie? No patrz, jak ja tu no pasuję, nie. Jak mało kto. Nawet nie. Mi grzywka, ale tak lekko oko zasłania. O Boże święty, w co ja się wpakowałem? Dobra, przynajmniej mam z tego kasę. No to okej, okay, a właśnie, jeszcze musimy porozmawiać o twoim wynagrodzeniu, jeżeli się spiszesz. No za te 2 dni to myślę, że lekko 2 staki, nie?
Nie, 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 za te dwa dni to ty jesteś tu za darmo. Co? Ale potem to ty mnie wylejesz, tak się pys na pewno, no to jesteś no taki. No nie, że cię wyleję, no nie, że cię wyleję, bo rozumiesz, jeżeli sprawdzisz się w robocie, no to może cię będę chciał zostawić, no zależy jakie będą czyny, tak? Jeżeli nie będziesz wykonywać swoich obowiązków, to cię wyleję i to powiem więcej, na zbity pysk, ale jeżeli na przykład będziesz się starał i będziesz dobrym pielęgniarzem, czy tam pielęgniarką już, bądź za czym chcesz, no to dostaniesz fajną wypłatę, tak? Ładną pielęgniarką. No, jak ci będzie? Czyli co? Czyli mam tą robotę. Od jutra zaczynam. Tak, na dwa dni tak. No dobra, no to ja wracam na chatę, przyszykować się. Jutro gotowy do roboty przychodzę. Żegnam. Dobra, do zobaczenia.